Dziś zajmiemy się obliczaniem pola powierzchni i objętości podanych brył. Na boku tu przedstawiłam bryłę i kolejne omówię, co oznaczają kolejne zapisy. PP to pole podstawy. Podstawa w naszym wypadku, w przypadku tej bryły, to jest prostokąt, czyli pole podstawy to A razy B. Tak? A więc ja tutaj mam tę podstawę, ja ją pokoloruję, pokażę jak wygląda ta podstawa, żeby było lepiej nam widać i jak pokoloruję, to ona jest właśnie taka, tak? Czyli mam pole podstawy i mogę tu wpisać, że to właśnie to pole podstawy, tak? Czyli pole prostokąta. No to zajmijmy się naszą podstawą tutaj w tym wypadku. No to zapiszę tak, pole podstawy, co mówi wzór? Pomnóż. Ten bok razy ten bok, czyli pomnóż 3 razy 2. Ładniej by było, gdybyśmy wypisali. Na przykład byśmy napisali, że A jest równe 3, B jest równe 2 metry, metry. I teraz dopiero pole podstawy, czyli 3 razy 2, czyli 6 metrów. Uwaga, w potędze drugiej, ponieważ mamy pole. Pola liczymy w potęgach drugich. Dobrze, co dalej oznacza pole całkowite? Pole całkowite to dwa pola powierzchni podstawy i jeszcze pole powierzchni bocznej. Teraz wyjaśnione mamy, co to jest pole powierzchni bocznej, oczywiście na tej figurze, którą tu mamy, bo to będzie się zmieniało w zależności od różnych figur. Pole powierzchni bocznej to pola wszystkich boków. Czyli gdybym chciała teraz dodać do siebie wszystkie pola boków, to musiałabym tą ścianę wziąć, i jeszcze tą ścianę, i jeszcze tą ścianę, i jeszcze tą ścianę, tak? I wtedy bym otrzymała pole powierzchni bocznej, tak? Mogłabym oczywiście kolorować wszystkie ściany, ale troszeczkę nam to rysunek by chyba zrobiło jakiś taki mniej jasny. Ja mogę pokolorować dwie ściany na przykład. Pierwsza ściana to jest ta z tyłu ściana i można byłoby policzyć ją, jej pole i jej pole byłoby co? Tu jest bok A, czyli byłoby A razy H, tak? Mogę pokolorować już na przykład na inny kolor tę ścianę i ta ściana byłaby, tak? Byłaby B razy H, tak? No a ponieważ ta ściana tutaj jest identyczna, to też byłaby B razy H, a ta tu z przodu, taka, której nie chcę pokolorować, bo jak pokoloruję, to nie będzie widoczne, byłaby również A razy H. No to zapiszmy, czyli pole powierzchni bocznej, aha, już kolor muszę zmienić, tak? Czyli pole powierzchni bocznej byłoby ile równe? No byłoby tak. Najpierw byśmy mieli A razy H, czyli jeszcze dopiszmy sobie, co to jest H. H to jest wysokość tutaj, czyli wysokość ta to 7 metrów. Tak? Czyli takie pole 1 bym sobie napisała. To byłoby A razy H. Czyli to pole 1, to bym miała 3 razy 7, tak? Czyli bym miała 21 metrów kwadrat, bo pamiętamy, że w jednostce metrów kwadrat. Ile mam takich? Te 3 razy 7, bo a to jest to. Czyli ta ściana, ile jest takich ścian? Jeszcze jest ta jedna z przodu. Czyli bym mogła napisać, że to jest razy 2, tak? Pole drugie, to bym sobie napisała tę zieloną ścianę, bym policzyła, czyli to byłoby moje B razy H i pole drugie to jest B, czyli u nas w naszym wypadku B to jest 2, 2 razy 7, czyli 14 metrów kwadratowych, tak? Czyli plus 14 razy 2, bo dwie takie ściany, zielona ta i gdybym zamalowała tą, to też zielona, ale nie byłoby już widocznego tak mocno rysunku, więc dlatego nie wszystko tutaj pomalowałam, tak? No i wyliczmy. 21 razy 2 to 42, 14 razy 2 to 28, łącznie mamy 60-70 metrów kwadratowych. I teraz dopiero mogę powiedzieć, że pole całkowite, a pole całkowite to dwie podstawy, bo górna i dolna, dolna tu, górna tu, tak? Czyli bym miała 2 razy pole podstawy to 6 i dodałabym pole powierzchni bocznej, bo tak mówi tu wzór, czyli plus 70, dałoby mi to 12 plus 70, a więc bym miała 82 i uwaga, w tej jednostce, w której liczyliśmy metry kwadratowe. No i zostaje nam objętość do policzenia, a objętość to pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy policzyliśmy, to jest 6, razy wysokość, którą mam tu, to jest 7, a 6 razy 7 to 42 i tu uwaga, metry, ale już nie kwadratowe, bo objętości liczymy
w jednostce sześciennej, czyli metry sześcienne. Tak? W metrach sześciennych to liczymy. Dobrze, to byłby koniec podpunktu A, odkreślę go tu i zrobimy podpunkt B. I w podpunkcie B zajmiemy się najpierw wypisaniem sobie tych literek, tak? Czyli co to będzie A? No A to będzie 11 km. B to będzie 6 km. A wysokość to jest o ta, tak? Tutaj widać, to jest 4 km. Tak mamy. No i przejdźmy po kolei do liczenia. Najpierw tutaj policzę sobie na boczku pole podstawy. Pole podstawy, czyli pole w tym wypadku prostokąta. Prostokąt to bok razy bok. 11 razy 6, 66 km kwadratowego. Teraz przejdźmy dalej. Policzymy pole powierzchni bocznej. I pole powierzchni bocznej pamiętamy, jak liczymy. Pokoloruję, żeby było widać. Na początek pokoloruję sobie tę ścianę. To jest pierwsza ściana, którą będę liczyć i druga ściana, którą będę liczyć, tak? Czyli mam pole boczne za chwilę do policzenia, to może zamiast pole boczne najpierw sobie policzymy, że to będzie pole jednej ściany, tak? Czyli policzę P1. O, na czerwono ją zaznaczyłam i wiemy, że to jest to nasze P1, tak? Tu. Czyli pole pierwsze to jest co? 6 razy wysokość, czyli 6 razy 4. A więc 24, uwaga, kilometry w potędze drugiej. Teraz policzymy pole drugie. Tym razem muszę pomalować troszeczkę inaczej, ale to już chyba najpierw usuniemy te kolory i pomalujemy sobie powiedzmy na niebiesko. To jest druga nasza ściana i nie wiem, czy będzie dobrze widać. Aha, za dużo kolorów będzie jednak. To może tylko tą jedną z tyłu zostawimy, żeby nam nie za zupełnie nie zamazało rysunku, bo byśmy nic nie widzieli. Czyli pole drugie, a więc tej tylnej ściany, to jest 11, widać, albo przedniej, obojętnie, 11 razy wysokość, czyli razy 4. Czyli mamy 44 km kwadrat. Policzymy pole powierzchni bocznej. A pole powierzchni bocznej to wszystkie te boki dookoła. Skoro mamy bok, który ma 6 razy 4 i to jest bok ten, tak? No a takie są 2, to znaczy, że będzie to 2 razy 24 i mamy bok 11 razy 4, czyli to jest ten bok niebieski i też są takie 2. Tak, to plus 2 razy, no pole tego boku to 44. Teraz 2 razy 24 to 48, dodać 88. Łącznie daje nam to 136. I teraz jednostka. Jednostka to będą na pewno, ponieważ były to wszystkie jednostki kilometry, czyli to będą kilometry i pytanie kwadratowe, czy sześcienne, czy może takie zwykłe. No więc zwykłe to tylko wtedy, gdy liczymy obwody lub mierzymy. Pola to jednostka właśnie kwadratowa, natomiast objętości będziemy liczyć w jednostkach sześciennych. Pole całkowite teraz policzymy. Pole całkowite to są pola powierzchni podstawy, czyli dwie takie podstawy mamy, a więc 2 razy pole podstawy plus pole powierzchni bocznej. No to jak tak zrobimy? No to pole całkowite to będą 2 razy pole podstawy, to tu policzyliśmy, czyli 66, a boczne jest tu 136. To się równa. 66 i 66, bo 2 razy 66 to po prostu 132. Czyli 132 dodać 136. To się równa 268 km i jednostka potęga druga, ponieważ pole całkowite. Teraz objętość. Objętość to pole podstawy razy wysokość, a pole podstawy to 66 razy wysokość, czyli u nas H4, to się równa
I możemy to oczywiście pomnożyć pisemnie, możemy to pomnożyć zwyczajnie w głowie. Jak sobie życzycie, tak wykonujecie to zadanie. To jest 264 km, uwaga, sześcienne. Tak? Jak ja to policzyłam? 60 razy 4 najpierw, tak? I jeszcze 6 razy 4. Czyli jak 60 razy 4 wezmę, to jest 240, a 6 razy 4 to 24, czyli mamy razem 264 km sześcienne. Jeśli chodzi o podpunkt B, obliczyliśmy już wszystko. Zadania i mamy kolejne zadanie podpunkt A i również obliczyć pole powierzchni i objętość brył. Już nie mam naszej ściągi. Musimy samodzielnie wykonać. Wykonujemy najpierw tak. Zaczniemy od zapisywania tego, co najważniejsze. A, B i H. A to jest na przykład tutaj na dole ósemka. 8, ale uwaga, z jednostką. B również 8, uwaga, z jednostką. A H to jest łącząca dwie podstawy, czyli w tym wypadku 11 decymetrów, tak? Pole podstawy, widać, że jest to kwadrat, czyli 8 razy 8, a więc 64 decymetry kwadratowe, tak? Przejdźmy dalej i musimy policzyć już pole powierzchni bocznej. Można to różnie liczyć, każdy może liczyć po swojemu. Ja to liczę sobie na pojedynczych ścianach. I na przykład znów pokolorujemy sobie jakąś tam ścianę. Na przykład pokolorujemy o tę ścianę i jeszcze tę. Tak? To są dwie takie same ściany, jak widać, tak? Czyli pole tej ściany. No to będzie P1. Tak, pomarańczowo zrobię, żeby było widać, co policzyłam. P1 to jest 8 razy 11. Tak, 8 razy 11 to jest 88 decymetrów w potędze drugiej. Pamiętamy, że zawsze w drugiej pola. Czyli 88 mogę zapisać razy 2, bo do pola powierzchni bocznej musimy policzyć dwie takie ściany. Widać, prawda? Teraz wymarzę ten kolor, żeby nam tutaj nie było tak, że zupełnie nie będziemy widzieć na rysunku, jak to wygląda. I pokolorujemy inną ścianę. Pokolorujemy na przykład ścianę tę. O, to jest ta przednia ściana, tak? Z tyłu, jak pokoloruję, to te ściany nam się troszeczkę założą, widzicie? Ale może niech będzie. Widać, że to są te dwie ściany. I tym razem liczymy zieloną ścianę, tak? Pokolorowaną na zielono. I to jest ściana jaka? 8, tak? Razy 11. Tak? To się równa 88, czego? Decymetrów kwadrat. Ktoś powie źle. Dlaczego? Bo raz tu wyszło tyle samo i drugi raz tu wyszło tyle samo. Zaraz to wytłumaczę. Mogę tu dopisać, że to jest 88 razy 2. To się równa. Wyjdzie to samo, bo zobaczcie, ten bok miał 8 i ten bok miał 8 i ten bok miał 8 i ten bok miał 8. Więc można było policzyć tylko raz i pomnożyć przez 4 identyczne ściany boczne, bo w tym wypadku właśnie tak wychodziło, że to są identyczne 4 ściany, tak? Oczywiście można było to pomnożyć po prostu, każdy z nich policzyć, czyli potem pomnożyć przez 2 i dodać do siebie, ale to tak naprawdę nie było różnicy, czyli 88 razy 2 to jest 80 i 80, 160, 8, 8, 16, 176 i jeszcze 176. To się równa i musimy to dodać do siebie, czyli najlepiej pisemnie, ale można oczywiście w ołówkach, no może pisemnie. 176 dodać 176. 6 i 6, 12 i 1, 14 i 1, 15 i 1, 352. Jednostka obowiązkowa, decymetry kwadrat. I lecimy dalej. Już mamy pole boczne, możemy policzyć pole całkowite. Pole całkowite to wszystkie ściany, a więc i boczne, i pole podstawy. Dwa pola podstawy, czyli 2 razy 64 i jeszcze pole boczne, czyli 352. 2 razy 64, 60 i 60, 120 i 4, 4 to 128, dodać 352. To się równa, a więc dodajemy do siebie te dwie liczby i wychodzi nam 3, 1, 4, 70, 80, czyli 480, czego
decymetra kwadratowego. Jeśli ktoś nie potrafi w głowie policzyć, oczywiście może wykonać to działaniem pisemnym i też będzie w porządku. No i zostaje nam objętość. Objętość to pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy, czyli 64 razy wysokość, a wysokość to 11. I musimy to sobie policzyć. 64 razy 11, to już będę liczyła w ten sposób. Czyli 1 razy 4 to 4, 6 razy 1 to 6 i tu ponownie 4 i ponownie 6. Dodajemy do siebie i wychodzi nam 704. I czego? Uwaga, decymetra sześciennego. Sześciennego, dlatego że jednostka objętości jest w potędze trzeciej, obowiązkowo. Dobrze, przejdźmy do kolejnego przykładu, przykład B. I mamy, wypisujemy zawsze literki. Tu będzie więcej literek. O, niepotrzebnie ten nawias dodałam. A równa się B równa się. I teraz troszeczkę więcej nam rzeczy będzie potrzebnych. C równa się D równa się małe h równa się. Patrzcie, co się dzieje. I duże h równa się. Ojej, ile tego wszystkiego. I co ja narobiłam tutaj? No, tu się pojawiło tego dużo, dlatego że pojawią się nowe wzory. Pole podstawy, podstawa to trapez. Tu. A jak liczymy pole trapezu? To musimy sobie przypomnieć wzór, tak? Może górną trzeba było mi zamalować, bo niedobrze widać tę piątkę. No nie szkodzi chyba. Może tu jednak. To jest pole trapezu. Trapez. Na górze i na dole ten sam trapez. I teraz jak to policzyć? No pole podstawy. Pole trapezu. Liczymy. Podstawa górna plus podstawa dolna razy wysokość dzielone na 2. Czyli podstawa górna to A, czyli w naszym wypadku 2 metry. Podstawa dolna to B, czyli 10 metrów. I H to wysokość trapezu, czyli 5 metrów. Na razie wpiszemy tylko tyle i policzymy pole podstawy. A więc tak, A plus B, 2 plus 10, to jest w nawiasie, razy H, czyli razy 5, dzielone na 2. Proszę bardzo, czyli pole podstawy równa się. 2 plus 10 to 12 razy 5, dzielone na 2. Skracam przez 2, czyli dzielę na 2. 12 na 2 to 6, 2 na 2 to 1. Czyli wychodzi mi, że 6 razy 5 to jest 30. Uwaga, metrów kwadratowych, ponieważ jednostka tutaj była w metrach, tak? I kwadratowa, bo pole. Przejdźmy dalej. Musimy teraz policzyć pola powierzchni bocznych. Oczywiście usunę sobie kolor, żeby nie przeszkadzał nam. O, ale usunęłam. To nic. O, już usunęłam. Teraz jest w porządku. I teraz policzymy pole ściany bocznej, na przykład tej jednej. O, pole tej. Tak? To zapiszemy sobie, że pole pierwszej ściany, to popatrzmy, co razy co? 7 razy 9. Tak? No i musimy oczywiście znać tabliczkę mnożenia. Zobaczcie, że ta tabliczka mnożenia wszędzie, nawet w bryłach, tak? Czyli 7 razy 9, 63, ponieważ to było pole metrów kwadratowych. Usunę teraz ten kolor i pokolorujemy inaczej, innym kolorem, inną ścianę. Teraz weźmy sobie tę ścianę. I tę ścianę, jak pokolorujemy, to mamy P2 na przykład, tak? I jak będzie 2 metry razy ile? Razy 9. Zobaczcie, tutaj mogłabym tą dziewiątkę dopisać. Czyli 2 razy 9 równa się 18, czego? Metrów kwadrat, tak? Znów wymarzę ten kolor. Tak? O. I zrobimy zupełnie inny kolor na innej ścianie. Tym razem tę ścianę weźmiemy sobie. I to już będzie kolor trzeciej ściany naszej, czyli policzymy sobie P3 i co mamy tym razem? 3 razy 9, tak? 3 razy 9, czyli 27 metrów kwadrat. Pamiętamy? Metr kwadrat. Znów wymarzę tę ścianę, tak? Żeby widać było pozostałe ściany, które bym chciała, żeby było widać i pomalujemy na kolor kolejny, no może teraz na lekki niebieski, tak? I teraz malujemy tę ścianę. Tę z przodu. Widzicie, to jest nasza cała ściana z przodu.
i jakie ona ma wymiary. Ona ma wymiary, to będzie nasza czwarta ściana, 10 razy 9, a więc 90 metrów kwadrat. Jak to wszystko do siebie dodamy, tak, znów kolor usunę, żeby nam nie przeszkadzał już. Jak to wszystko do siebie dodamy, to otrzymamy pole powierzchni bocznej. Czyli pole powierzchni bocznej to będzie suma tych wszystkich pól. 63, 18, 27 i 90. Wszystko to do siebie dodam. 3 plus 8, 11 i 7, 18, czyli 8 i 1 dalej. 1 i 6 to 7, i 1 to 8, i 2 to 10, i 9, 19. Zawsze jeszcze sobie na wszelki wypadek sprawdźcie te wszystkie linijki po kolei, czy na pewno nigdzie nie popełniliście błędu, bo szkoda by było, żeby tyle obliczeń się nam zepsuło. Tak, wyszło nam 198, a więc mogłabym powiedzieć, że pole powierzchni bocznej to 198, uwaga, czego? Metrów kwadratowych. No to pole całkowite. To 2 razy pole podstawy, czyli 30, i jedno pole powierzchni bocznej, czyli 198. 2 razy 30 to 60 plus 198 to się równa 258 metrów kwadratowych. Pamiętamy, że mamy metry kwadratowe, jednostka pola. No i jeszcze zostaje nam objętość, a objętość to pole podstawy razy wysokość. Uwaga, duża wysokość. Pole podstawy to 30. Wysokość nie wpisaliśmy, a tu powinniśmy 9 wpisać, tak? 9 metrów, bo to jest nasza wysokość, razy 9. To się równa. C i D to były te boczne, czyli tu 3 metry i 7 metrów, tak? 3 razy 9, 27, 270 metrów sześciennych. Ja jeszcze tylko przypomnę, co oznaczały te wszystkie literki, a szczególnie H małe i H duże. H małe to H, czyli wysokość podstawy, a H duże wysokość naszej bryły, tak? Czyli tu. I pozostałe literki AB równoległe do siebie, a CD to po prostu ramiona trapezu. Jeśli chodzi o to zadanie, to wszystko. Dziękuję bardzo.